Komentarz świętego Tomasza do pozdrowienia anielskiego, Lwów 1937, wydawnictwo ojców dominikanów, za pozwoleniem władzy duchownej, odbitka ze szkoły Chrystusowej, z drukarni dominikańskiej, Lwów, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Pozdrowienie to składa się z trzech części. Pierwszą część, a mianowicie słowa, zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, wypowiedział anioł. Część druga, błogosławiony owoc żywota Twojego, składa się ze słów Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. Trzecią wreszcie, to jest słowo, Maryjo, dodał Kościół Święty, albowiem anioł nie powiedział, zdrowaś Maryjo, lecz tylko, zdrowaś, łaski pełna jednak imię Maryja, według znaczenia tego słowa, w zupełności odpowiada temu, co anioł do niej powiedział, jak to zresztą zaraz zobaczymy. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż samo już ukazywanie się aniołów ludziom było dawniej uważane za rzecz niezwykłą, a możność oddawania im czci poczytywano sobie za największy zaszczyt. Stąd to ku chwale Abrahama napisano, że gościł i uczcił aniołów. Nigdy natomiast nie słyszano, ażeby anioł składał hołd człowiekowi, aż do chwili, gdy pozdrowił Najświętszą Dziewicę, mówiąc do niej ze czcią, zdrowaś. Nic zresztą dziwnego, że w starożytności nie anioł człowiekowi cześć oddawał, lecz odwrotnie, bo w tym czasie anioł przewyższał człowieka i tak przewyższał najpierw godnością natury, gdyż anioł jest czystym duchem, a człowiek podlega zepsuciu, który czynisz anioły zwoje, duchy. Dlatego to niegdyś mówił Abraham, będę mówił do Pana mego, com jest te proch i popiół. Słusznie przeto duchy czyste nie oddawały czci kruchemu stworzeniu, jakim jest człowiek. Powtórnie, anioł przewyższał człowieka swym stosunkiem do Boga, przebywając bowiem w obliczu Najwyższego cieszy się bliskością współżycia z Nim. 1000 tysięcy służyło Mu, a po 10 tysięcy kroć 100 tysięcy stało przed Nim. Tymczasem człowiek oddalił się od Stwórcy nieskończenie daleko przez grzech, oto oddaliłem się uciekając. Przeto i z tego powodu wypadało, by człowiek oddawał cześć aniołowi jako istocie postawionej bliżej króla. W końcu, górował anioł nad człowiekiem obfitością światła łaski Bożej, w jakiej aniołowie uczestniczą całą pełnią swej istoty. Izali jest liczba żołnierzy jego, i nad kim nie wzejdzie światło jego, dlatego też zawsze ukazują się w świetle. Ludzie zaś, aczkolwiek uczestniczą w tym świetle łaski, to jednak w mniejszej mierze i z pewną domieszką ciemności. Widzimy więc z tego, iż nie wypadało, by anioł okazywał człowiekowi cześć aż do chwili, gdy znajdzie się ktoś, kto by go w tych trzech doskonałościach przewyższał, a wtedy i on zniewolony niejako do uczczenia go, w Y rzekł, Ave witaj. Tak więc Najświętsza Panna przewyższała aniołów w trojaki sposób. Najpierw ilością łask, w które obfituje bardziej niż ktokolwiek z aniołów. I aby to wyrazić, rzekł jej anioł, łaskiś pełna, chcąc niejako powiedzieć, dlatego Cię pozdrawiam, bo przewyższasz mnie obfitością udzielonych Ci łask, która objawia się u Najświętszej Maryi Panny w trojaki sposób. Na sam przód, dusza Maryi była pełnią łaski. Łaska Boża bowiem ma dwa cele do spełnienia, czynić dobrze i unikać złego. I w tym względzie Najświętsza Panna posiadała łaskę najdoskonalszą, bo uniknęła wszelkiego grzechu, jak żaden ze świętych po Chrystusie. Grzech bowiem jest albo pierworodny, i od tego była wolna od pierwszej chwili swego poczęcia, albo śmiertelny, czy wreszcie powszedni, którymi nigdy nie splamiła swej duszy. Przeto też święty Augustyn, komentując słowa z pieśni nad pieśniami, wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, nie masz w tobie zmazy, powiada, oprócz Najświętsza Maryi Panny, wszyscy święci i święte, gdyby dziś żyli,
Zapytani, czy są bez grzechu, jednogłośnie zawołaliby: jeśli byśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. Wszyscy, powtarzam, oprócz Najświętsza Maryi Panny, co do której w ogóle nie może być mowy o jakimś grzechu, zważywszy na cześć należną Chrystusowi Panu, wiemy, bowiem, że Bóg dał jej tyle łask, iż mogła zwyciężyć wszelki grzech, bo przecież zasłużyła, by począć i porodzić tego, który, jak wiadomo, nie miał żadnego grzechu. Nadto Maria praktykowała w swym życiu wszystkie cnoty, podczas gdy inni święci odznaczali się jedną tylko czy drugą cnotą. I tak jeden odznaczał się pokorą, drugi czystością, inny miłosierdziem. Stąd też poszczególni święci stawiani są jako wzory poszczególnych cnót, jak na przykład święty Mikołaj jest wzorem miłosierdzia i tak dalej. Najświętsza Maryja Panna zaś jest przykładem wszystkich cnót. Znajdziesz w niej przykład pokory. Oto ja służebnica, a poniżej, wejrzał na niskość służebnicy swojej, czystości, gdyż męża nie znam i wszystkich innych cnót, jak stąd wynika. Tak więc obfitowała Najświętsza Dziewica w łaski tak co do postępów dobrem, jak i co do zwycięstwa nad złem. Ponadto Maryja była pełna łaski w tym znaczeniu, że łaska ta z duszy przelewała się na ciało. Wielkość bowiem u świętych uwydatnia się właśnie w posiadaniu tylu łask, że dusze nią uświęcają. Dusza Najświętszej Maryi Panny zaś była tak pełna łaski, że przelewała się i na ciało, którym poczęła Syna Bożego. Dlatego też mówi Hugo od świętego Wiktora, ponieważ Duch Święty zapalił jej serce szczególną miłością, przeto zdziałał w jej ciele rzeczy dziwne, tak dalece, że narodził się z niej Bóg i człowiek. Co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. Wreszcie Maryja była pełna łaski w tym znaczeniu, że przelewała się na wszystkich ludzi. Czymś wielkim w każdym świętym jest to, że tyle posiada łaski, iż wystarcza ona na zbawienie wielu ludzi. Jednakże, gdyby posiadł ją w takim stopniu, że wystarczyłaby do zbawienia wszystkich ludzi całego świata, byłoby to wtedy posiadanie łaski w całej pełni, a taką właśnie łaskę posiada Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bociu tej chwalebnej dziewicy możesz znaleźć wybawienie we wszystkich niebezpieczeństwach, stąd to powiedziano w pieśni nad pieśniami. Tysiąc tarcz, wiele sposobów obrony przed niebezpieczeństwem wisi na niej. U niej również możesz znaleźć pomoc na drodze zdobywania cnót i dlatego mówi ona w księdze Ekklezjastyka: we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Tak więc jest pełna łaski i tą pełnością przewyższa aniołów i dlatego słusznie nazywa się Maryją, to znaczy dosłownie, oświecona w sobie. Stąd powiada Izajasz: napełni jasnością duszę twoją, a ponieważ jest oświecicielką innych, świata całego, dlatego przyrównano ją słońcu i księżycowi. Powtórę, Maryja przewyższa aniołów przez bliskość współżycia z Bogiem, co chcąc właśnie zaznaczyć, powiedział anioł, Pan z tobą, jak gdyby mówił, dlatego oddaję ci cześć, że w bliższych jesteś stosunkach z Bogiem ode mnie, bo Pan jest z tobą. Pan, mówi, czyli Ojciec wraz z Synem, który nie był udziałem żadnego anioła ani w ogóle żadnego stworzenia. Co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. Syn Boży w łonie kobiety, wykrzykuje chwal mieszkanie Syjonu, bo wielki spośród ciebie izraelski. Zatem inne więzy łączą Pana z Najświętszą Dziewicą, a inne z aniołami, boć pierwszej jest Synem, a ostatnich Panem, a Duch Święty mieszka w niej jakoby w świątyni i dlatego zwie się świątynią pańską, skarbnicą Ducha Świętego, poczęła bowiem z Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi na cię. Tak więc w bliższym stosunku do Boga znajduje się Najświętsza Panna Maryja niż anioł, bo z nią cała Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, dlatego śpiewamy o niej te słowa:
O zacny przybytku Trójcy Świętej, powiedzenie, Pan z Tobą jest najszczytniejszym jakie do kogoś można odnieść, słusznie zatem oddał anioł cześć Maryi, choć jest Matką Bożą, zatem i Panią Anioła, a co za tym idzie, najzupełniej odpowiada jej imię Maryja, co w języku syryjskim oznacza Pani. Po trzecie, Maryja przewyższa aniołów czystością, bo nie tylko jest czysta sama, ale drugim czystości przyczyniła, ona sama bowiem była najczystsza, wolna tak od winy, nigdy nie popełniła najlżejszego nawet grzechu, jak również od potrójnej kary, która spadła za grzech na rodzaj ludzki. Pierwsza kara dotyczyła niewiasty, mającej odtąd poczynać z zatraceniem dziewiczości ciała, odczuwać ciężar dziecka w łonie i rodzić w cierpieniach. Ale od tego wolna była Najświętsza Maryja Panna, bo jako dziewica poczęła, pełna ukojenia w łonie Zbawiciela nosiła i w radości na świat go wydała. Rodząc rodzić będzie i rozraduje się, weseląc się i chwaląc przepowiada prorok Izajasz. Druga kara obciążała mężczyznę, gdyż odtąd w pocie czoła będzie spożywał chleb swój i od tej kary wolną była Boga Rodzica, jak o tym mówi apostoł. Dziewice wolne są od trosk świata tego, a czas swój wszystek oraz pracę Bogu poświęcaj. Trzecia kara wreszcie odnosiła się tak do mężczyzn jak i do kobiet, a mianowicie, że oboje w proch się obrócą. I tu Najświętsza Panna była wyjątkiem, bo wraz z ciałem została wzięta do nieba. Wierzymy bowiem, że po śmierci została wskrzeszoną i do nieba wziętą. Powstań, Panie, do odpocznienia Twego, Ty i skrzynia poświęcenia Twego. Tak więc była wolną od kary i przekleństwa ciążącego na człowieku, a przeto błogosławioną między niewiastami, albowiem ona jedynie zniosła przekleństwo, sprowadzając błogosławieństwo i otwierając rajskie bramy. Dlatego przysługuje jej imię Maryja, co niektórzy tłumaczą jako gwiazda morska, bo jako żeglarze przy pomocy gwiazd bezpiecznie zdążają do przystani, tak i chrześcijanie przy pomocy Maryi dobijają szczęśliwie do chwały wiekuistej. Błogosławiony owoc żywota swego. Nieraz grzesznik pragnie osiągnąć coś nadaremnie, co sprawiedliwy dosięgnie z łatwością. Chowają dla sprawiedliwego majętność grzesznika. Tak na przykład Ewa sięgnęła po owoc, lecz nie znalazła w nim tego, czego szukała. Najświętsza Maryja Panna znalazła w swym owocu wszystko, czego szukała Ewa. Ewa szukała mianowicie trzech rzeczy w owocu. Pierwszą była złudna obietnica szatana, zapewniająca ich, że będą bogami, będziecie jako bogowie, okłamał ich, gdyż sam jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. Bo jak wiemy, Ewa, spożywając owoc zakazany, nie tylko że nie stała się podobna Bogu, lecz przeciwnie, utraciła to nawet w czym była do Niego podobna, gdyż zgrzeszywszy odwróciła się od Boga zbawienia swego, czego następstwem było wypędzenie z raju. To jednak podobieństwo do Boga zyskała Najświętsza Panienka i wszyscy chrześcijanie w owocu jej żywota, gdyż przez Chrystusa łączymy się i upodabniamy do Boga, gdy się ukaże, podobni Mu będziemy. Powtórę, Ewa szukała w owocu przyjemności, gdyż wydawał się jej smacznym, lecz i tego nie znalazła, bo natychmiast poznała, że jest naga, a poznanie to spowodowało w niej cierpienie. Przeciwnie, owoc Najświętszej Dziewicy obdarzył nas nie tylko rozkoszą, ale zgotował nam wieczne zbawienie. Kto pożywa ciała mego, ma żywot wieczny. Po trzecie, owoc Ewy był piękny dla oka, ale stokroć piękniejszym owoc Dziewicy Maryi, któremu sami aniołowie pragną się przyglądać, piękniejszy urodą nad syny człowiecze, a to dlatego, że jest odblaskiem chwały Ojca Niebieskiego. Tak więc nie mogła znaleźć Ewa zaspokojenia w pożądanym przez nią owocu, jak go nie znajdzie żaden grzesznik w grzechach swoich. Szukajmy przeto zaspokojenia naszych pragnień w owocu Maryi Panny. Owoc zaś ten pobłogosławił Pan, takimi napełniając go wszelkiego rodzaju łaskami,
że zstąpił w pośród nas dla oddania Mu chwały, błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Od aniołów błogosławienie i chwała i mądrość i dziękowanie, cześć i moc i siła Bogu naszemu, od ludzi, a iżby wszelki język wyznawał, iż Pan, Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, tak więc i Panna błogosławiona, lecz jeszcze bardziej błogosławiony owoc jej żywota.